I siemaneczko, witam Was, tutaj Bublantowski z kolejnym filmikiem z nowej aktualizacji Skok na koniec świata. Tym razem pokażę Wam nowego Porsche, jest to Fister Comet Safari i zobaczycie, mam nadzieję, że ten samochód będzie równie dużym zaskoczeniem dla Was, jakim był dla mnie. A na samym początku oczywiście pozdrawiam wszystkich oglądających. Elo, przechodzimy do pozdrowień za donaty. Mamy Graczole, Kuś, Siemano, Siomalu. No i niestety nie mogę odpowiedzieć na Twoje pytanie. Proszę o innych zestaw pytań. Elo, pozdro. Jeżeli jesteście zainteresowani donatami, link jest w opisie pod filmikiem. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Jedziemy i tu na samym początku już mamy przednie zderzaki. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Zwróćcie uwagę, jaki tutaj duży wachlarz tych nowych rzeczy, których można dodać do tego pojazdu. Personalizacja tego pojazdu jest bardzo szeroka. Każdy może zrobić tutaj to na własny sposób. Naprawdę zaraz przekonacie się, o czym mówię. Teraz mamy tutaj ramy. Przednie były zderzaki, tylne zderzaki, w środku rama. Specjalnie przychodzę tutaj na pierwszą osobę, żebyście zwrócili uwagę, jak to wygląda od środka tam. No i teraz mamy tutaj rury wydechowe, wydechy. Wydechy jest ich też niezmiernie dużo. Naprawdę ten samochód będzie dużym zaskoczeniem, jeżeli poczekacie do końca i zobaczycie, jak on wygląda na samym końcu. A ja już teraz pozdrawiam wszystkich oglądających. Zapraszam Was do klikania lajków, subskrypcji, do tych wszystkich dobrych rzeczy. Bublantowski, Wasz ziom, hello! No i jesteśmy tutaj teraz. Osłony reflektorów. Nie założyłem żadnych osłon reflektorów. Im więcej świateł, tym lepiej. W końcu to ma być Safari. Petarda, zwróćcie uwagę, łopata na masce. Tutaj zaczyna się już tutaj to robić. Mamy następnie klaksony. Nie wiem, czy macie też u mnie non stop są te halloweenowe, jak mam nowe samochody. Oznaczenia, przechodzimy w oznaczenia. Można tutaj wybrać od najróżniejszych. No zaraz zobaczycie sami, jest ich tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Każdy może wybrać coś dla siebie tutaj. Ja wybieram jedno z takich zniszczonych. Wygląda jak zniszczony pojazd. Zaraz zobaczycie sami. A jeżeli chcecie widzieć więcej takich ciekawych filmików na moim kanale, kliknijcie lajka, kliknijcie subskrypcję, bądźcie powiadomienia, żeby dostawać natychmiastowe wiadomości o nowych filmikach na moim kanale, które uploaduję specjalnie dla Was. Bublantowski, Wasz ziom, hello! No i teraz mamy dachy, widzicie, jak go tutaj zrobiłem, fajny taki obrysowany, masakra, petarda. Wszystkie te detale naprawdę dają duży charakter temu samochodowi. Ten samochód jest zajebisty, naprawdę przychodzi, przynosi dużo zabawy. Fajnie można dobrać w takim samym stylu również te spoilery, nie musi być cały czarny. No ten samochód wygląda zajebiście, zwróćcie uwagę, te błotniki podniesione, zawieszenie, no petarda. Tutaj zmieniamy koła, żeby można było jeszcze pomalować te koła. Naprawdę jest tego sporo, zostało jeszcze kilka tych samochodów do pokazania. Zostały już w sumie super samochody i inne samochody, które można tuningować u zwykłego mechanika. Jest jeszcze chyba 5 samochodów i 2 samoloty. Jeden helikopter i jeden samolot. Także bądźcie czujni, bądźcie na bieżąco, kliknijcie lajka, włączcie powiadomienia, żeby dostawać natychmiastowe wiadomości o nowych filmikach, które uploaduję na swoim kanale specjalnie dla Was. Elo! No i wyjeżdżamy naszym nowym Cometem Safari na ulicę. No i tutaj już jest ostre safari, już strzelają, już jest zadyma, jest masakra, ten samochód wygląda zajebiście, zobaczcie, jak on dobrze wygląda po tym tuningu. Jeżeli Wam się podoba, kliknijcie lajka, ja zapraszam Was na filmiki, które już wkrótce, zapraszam Was do oglądania do końca tego filmiku. Bublantowski, Wasz ziom, hello!